Cześć! Dziś mówię do Was jako Aga z przyszłości. Niestety film, który za chwilkę się wyświetli, będzie miał małe problemy z dźwiękiem. Bardzo Was przepraszam za zaistniałą sytuację. Proszę o odrobinkę wyrozumiałości i zapraszam na seans. Cześć! Dziś chciałabym wziąć pod lupę kosmetyki marki Stars, From the Stars, które dostępne są w drogerii Rossmann. Jeżeli chodzi o moją przygodę z tą marką, no to jak możecie już tutaj zobaczyć po tym, co jest w tle, wypróbowałam dwa ich szampony i bardzo przypadły mi one do gustu, także zainteresowała mnie troszeczkę ta firma, co znajdziemy właśnie, jeżeli chodzi o składy tej marki, co znajdziemy tutaj w ofercie. Czy znajdę coś dla siebie? No sądzę, że tak, z tego względu, że przeglądając już kilka produktów, udało mi się znaleźć dwa szampony, które totalnie uwielbiam. I też ta marka wyszła z pielęgnacją twarzy i z tego, co tak pobieżnie się zapoznawam, to pielęgnacja twarzy też jest troszeczkę ukierunkowana pod takie problemy troszkę jakby cera tłusta, mieszana, trądzikowa, którą posiadam, więc zaintrygowało mnie to bardzo i chciałabym przejrzeć, co w ofercie marki Stars From the Stars możemy dostać i myślę, że sobie sama chciałabym coś więcej tej marki wypróbować, także zostańcie ze mną i będziemy przeglądać, co tutaj marka ma w ofercie. Zacznijmy sobie od pielęgnacji twarzy, bo sądzę, że jest to coś, co wiele osób będzie interesować. Serum 2% BHA na niedoskonałości Stars From the Stars Space Face Supernova Serum. No ja osobiście właśnie kwasów unikam, tak, to jest 2% kwas salicylowy, ale zobaczmy, co jest w składzie, bo wiadomo, że każda z nas pewnie inaczej patrzy na pielęgnację, więc tak. Mamy tutaj serum, które sądzę, że będzie lekkim serum z tego względu, że ono nie ma nawet żadnej substancji tutaj olejowej. Bardziej są to substancje takie hydrofilowe, więc podejrzewam, że ono może mieć taką żelową formulację. I pierwszą substancją aktywną jest nawilżająca gliceryna, później mamy ten kwas salicylowy, więc ukierunkowany jest to rzeczywiście na złuszczanie. I też takie działanie właśnie lekko nawilżające. Jest tutaj ekstrakt z kaktusa, czyli też regulacja pracy gruczołów łojowych, tego typu preparat. Jeżeli chodzi o węglowy peeling maska 2 w 1, lubię tego typu też kosmetyki. Mamy tutaj białą glinkę, gliceryna, masło shea. Jest też dodatek kwasu salicylowego. Także weźcie to pod uwagę, jeżeli no, zwracacie uwagę sobie na kwasy w kosmetykach. Jest tutaj węgiel aktywny, więc bardzo silne takie działanie oczyszczające, po prostu jak magnes na zaskórniki, na te wszystkie zanieczyszczenia, które mogą zalegać w porach, w ujściach gruczołów łojowych. Jest olej z awokado, silnie odżywczy, czyli rzeczywiście taka formulacja z jednej strony, która ma być oczyszczająca, ale z drugiej też strony ma mieć właściwości nawilżające, odżywcze, czyli takie dostarczenie pełni różnych substancji aktywnych. Następny kosmetyk jest to Galaktyczny Tonic Esencja. No i pytanie, co tutaj w środku znajdziemy tego kosmetyku? To, co mi się podoba tak na pierwszy rzut oka, nie widzę tutaj substancji, które miałyby takie typowe właściwości myjące, wiecie, jak niektóre cery źle reagują na substancje powierzchniowo-czynne zostawiane na twarzy, więc tutaj nie ma takich typowo tych substancji myjących, więc to może być opcja dla osób, które szukają toników pozbawionych tych substancji. Propanediol jako substancja, która ułatwia no to, żeby się tam nic nie wytrącało, uzyskanie odpowiedniej formulacji. Hydrolat z herbaty. Świetna opcja dla osób o cerach trądzikowych, tłustych, mieszanych, ale też o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych, antyoksydacyjnych. Betaina to jest substancja nawilżająca. Być może będzie się Wam kojarzyło, że jest też coś takiego jak betaina kokamidopropylowa. To jest substancja myjąca, a samo betaina to jest substancja nawilżająca. Jest sok z aloesu, więc też działanie silnie nawilżające. Z tej herbaty jest też ekstrakt, czyli jest i woda, hydrolat taki z herbaty, ale jest też ekstrakt z herbaty, więc troszeczkę inne substancje aktywne, ale no kombo, jeżeli chodzi o problemy trądzikowe, no i działanie takie silnie antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe. Sodium PCA, To jest substancja naturalnie występująca w naszej skórze w naturalnym czynniku nawilżającym i to jest substancja, która silnie poprawia właściwości nawilżające skóry. Super opcja. Hydrolat różany, gliceryna, no już układ tutaj konserwujący. Bardzo ciekawy skład i nie powiem, to mnie mega interesuje. To bym wypróbowała. Magiczne masełko do demakijażu. Jestem ciekawa, czy to jest klasyczne masło, czy może będzie troszkę takie hydrofilowe. Będzie hydrofilowe prawdopodobnie, bo ma izetionian i ma tutaj też kolejną substancję taką powierzchniowo czynną, także będzie to miało właściwości prawdopodobnie takie dobrze się zmywające. Na pierwszym miejscu w składzie gliceryna, następnie woda, masło mango. No ciekawe to właśnie tutaj ta formulacja. Też bym to chętnie wypróbowała. Też nie ma tutaj żadnej substancji, do której mogłabym się przyczepić, że ona mi się z jakiegoś względu nie podoba. Może troszeczkę tutaj, że mamy jakąś substancję, jakiś barwnik, czy to się będzie dobrze zmywać, jeżeli chodzi o, wiecie, to jest produkt do demakijażu, ale z drugiej strony to i tak potem jest jeszcze drugi etap oczyszczania, no ale mimo wszystko, czy to jest potrzebne, czy to będzie dobrze schodzić, powinno, bo to jest związane w formulacji, to jest produkt, który ma usuwać jakiekolwiek pigmenty z twarzy, więc pigment, który jest dostarczony razem z tym produktem, też powinien dobrze zejść, ale musiałabym się już bardziej zapoznać z tym kosmetykiem, jak ja to widzę, jeżeli chodzi o jego stosowanie. Ale nie wykluczyłabym tego kosmetyku w swojej pielęgnacji, także ogólnie ciekawe. I dobra cena jak na kosmetyk tego typu, bo jak lubię kosmetyki hydrofilowe, to zazwyczaj one są raczej w wysokich cenach, a jak raz zdarzyło mi się konkurencyjnej firmy, może nie będę wymieniać nazwy, bo nie chcę, wiecie, źle mówić o jakiejś innej marce, ale zdarzyło mi się z takiej też budżetowej wersji wypróbować masełko do demakijażu, to niestety piekło w oczach, ogień w oczach i to mnie gdzieś tam troszeczkę tak wycofało, jeżeli chodzi o testy takich gdzieś tam może tańszych produktów do demakijażu typu hydrofilowego, ale mam zaufanie do tej firmy po tym, jak poznałam ich szampony. Zauważyłam, że podoba mi się to, jak dobierają składy, podoba mi się to, jak to jest wszystko dopracowane, więc daję im kredyt zaufania i nie powiem, może bym nawet wypróbowała i zobaczyłabym, czy będzie ok. Stars from the Stars, oczyszczająca pianka chmurka do twarzy. Ok, to brzmi świetnie, ja pianki uwielbiam, jeżeli chodzi o kosmetyki myjące, więc zobaczmy skład. Podoba mi się. Glutaminian nie jest często występującą substancją myjącą, także uważam, że już oparcie kosmetyku o tak wyróżniającą się substancję myjącą może dać naprawdę fajny efekt i być czymś innym niż ta ilość tych wszystkich pianek, którą mamy już aktualnie na rynku, to może być coś wyróżniającego się, bo jest oparte o troszkę inną substancję myjącą, glukozy, czyli substancja bardzo delikatnie myjąca, gliceryna, właściwości nawilżające. Też mamy ten ekstrakt z herbaty. No ciekawe, pianka głównie ma mieć, wiadomo, właściwości oczyszczające bez takiego działania ściągającego, ale ten skład mi się bardzo podoba. Też widzę, że jest jakiś dodatek jakiegoś barwnika. Czy to trzeba było dodawać? Jeszcze do kosmetyku takiego, wiecie, ostatni etap oczyszczania, gdzie właśnie uważam, że produkt do demakijażu jest kosmetykiem, który ma zmyć wszystko, wszystkie pigmenty, które na skórze są, i kosmetyk do drugiego etapu oczyszczania nie służy temu, żeby coś domyć, tylko właśnie kiedy skóra jest całkowicie odsłonięta, ma oczyścić pory dogłębnie. Ale nie wykluczam, zwróciłabym na to uwagę, ale nie wykluczam tego w swojej pielęgnacji, też jest to coś, co mnie interesuje. Zastanawiam się, czy te pigmenty to nie jest tak, że, no bo nazwa firmy jest Stars from the Stars, więc czy tam nie ma czegoś mieniącego się, żeby ta konsystencja może jakoś nawiązywała do nazwy marki, że to nie zostaje na skórze, tylko bardziej ma być czymś takim, że jak my to widzimy, to że coś tam się mieni, no nie wiem, nie miałam tego nigdy w ręce, ale tak może gdzieś tam być. Stars from the Stars, Space Face Moon Love, Gwiezdny Krematycy. Ej, w ogóle oni mają takie nazwy kosmiczne tych kosmetyków, ale faktycznie to wszystko tak super nawiązuje marketingowo do tego, że ma być to Stars from the Stars. No rzeczywiście można się poczuć jak gwiazda, jak się nawet czyta same te opisy producenta. I jest to krem, który ma mieć działanie matujące. Ciekawa jestem, co tutaj jest, czy może to być krem do stosowania i na dzień, i na noc. Zobaczmy, jak to producent opisuje. Tak, producent wskazuje, że to może być kosmetyk i na dzień, i na noc. I co my tutaj mamy? To, co mi się nawet już fajnie podoba, że on jest oparty o substancję, która jest pozyskiwana z olejów, jest jak najbardziej naturalna, biodegradowalna i ona ma być analogiem silikonu, czyli takie działanie wygładzające. Jednocześnie ona hamuje utratę wody z naskórka, bo czasami się zdarza, że jak producenci chcą robić kremy dla skór tłustych czy mieszanych, to stawiają na to, że oparte są one bardziej o humektanty. Tylko jeżeli ktoś na przykład, no wiadomo, na noc nie robi się makijażu, tylko nakłada krem i tyle, hello, a jeżeli ktoś na przykład na co dzień nie nakłada tam, nie wiem, nic dodatkowo filtra czy makijażu na kosmetyk o takiej bardziej oparty o humektant na drugim miejscu w składzie, to może się zdarzyć tak, że ta substancja zamiast wiązać wodę w naskórku, będzie ją wyciągać. W kontekście pielęgnacji na dzień to może być kwestia, że wychodzimy nie na temperaturę, która byłaby nam dla nas komfortowa, czy zbyt niską, czy zbyt wysoką, nie taki poziom wilgotności, to już to będzie wyciągać wodę z naskórka. A jeżeli chodzi o kwestię nocy, no zazwyczaj w nocy śpimy w komfortowych warunkach, ale nie można wykluczyć, że właśnie ktoś nie śpi w bliskiej odległości od grzejnika, gdzieś na przykład zimą, że powietrze jest suche, ktoś może mieć jakiś odsysacz wilgoci z powietrza i to może być też przełożenie na to, że właśnie warunki nie będą odpowiednio komfortowe, a nie będzie tam czegoś, co nam będzie hamować właśnie tą utratę wody z naskórka, a tu właśnie to, co mi się podoba, już konkluduję, że producent zadbał o to, by jednak tą pierwszą substancją, powiedzmy aktywną, była substancja, która hamuje utratę wody z naskórka, działa nawilżająco, bo właśnie, żeby tych zmian trądzikowych nie nasilać pod wpływem odwodnienia cery, to chronimy tą skórę, ma być dobrze nawilżona, też trzeba taką skórę chronić, tylko właśnie nie obciążać jej nadmiernie. To już bym powiedziała, gdybym postosowała sobie taki kosmetyk, ale jak najbardziej jest to dla mnie fajne widzieć, że na drugim miejscu w składzie mamy jednak emolient. Dalej też mamy emolient, mamy olej ze słodkich migdałów, olej silnie taki zmiękczający i sprawiający, że skóra jest przyjemna w dotyku. I gliceryna jako substancja nawilżająca. O, biała glinka, czyli tutaj przechodzimy do tych substancji, które mają działać tak matująco, absorbująco, ale nie wysuszająco. Widzę, że ten ekstrakt z kaktusa przewija się przez wiele kosmetyków, to jest taki ekstrakt wiodący. Sok z aloesu, czyli działanie nawilżające. Olej słonecznikowy, bardzo lekki, mega taki dobrze wchłanialny olej jak na olej, który ma nie obciążać cery. Także tutaj jak najbardziej też podoba mi się ten skład. Gwiezdny krem rozświetlający. Fajnie, podoba mi się to, czyli mamy opcję dla osób, które chcą coś bardziej matującego, coś bardziej rozświetlającego, podoba mi się to. Też jest to krem na dzień, na noc, więc jak ma być na noc, czy będzie miał jakiś pigment rozświetlający? Zobaczmy, co kryje ten kosmetyk w sobie. I tutaj już widzę, że właśnie jakieś pigmenty to w sobie ma. Więc pytanie, czy to jest rzeczywiście najlepsza opcja na noc? Kurczę, obawiam się, że chyba nie. Fajnie, że tutaj mamy witaminkę C, więc ma też to sprawić, że skóra tak sama z siebie ma mieć ładniejszy koloryt i być taka sama z siebie bardziej rozświetlona. Więc szkoda, że producent na tym nie poprzestał, no ale kwestia tam mega indywidualna, kto uważa, że co jest dobre na skórę i jak to aplikować i jeżeli ktoś twierdzi, że jemu pigmenty stosowane na noc nie szkodzą, no to spoko, nie? Natomiast zwracam uwagę, że tak jak zmywamy sobie makijaż na noc, no to fajnie byłoby, jednak nocą nie trzeba się błyszczeć, więc nie trzeba tam nic na tą twarz nakładać, takiego rozświetlającego, ale jak tutaj producent wskazuje, że to jest na dzień, na noc, może tych pigmentów jest rzeczywiście bardzo malutko. Zostawiam Wam to do decyzji, czy Wy byście coś takiego chciały. Natomiast to, co ja tutaj widzę, co dla mnie też ten kosmetyk dyskwalifikuje, to jest glikol pentylenowy. Jest to substancja, którą osobiście wolę jednak unikać. Na temat tego, dlaczego ja tak unikam niektórych glikoli, macie całkowicie osobny film. Obawiam się, że może on gdzieś tam naruszać barierę hydrolipidową. Takie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o to, jak kiedyś używałam kosmetyki, że ta substancja nie do końca mi odpowiadała. Więc wolę tego unikać, zwłaszcza, że chociażby już w ofercie tej marki widzę, że jest dużo innych kosmetyków, których składek chętnie bym wypróbowała, chociażby ten krem matujący jest dla mnie czymś atrakcyjnym, ten rozświetlający no już tam niekoniecznie jest czymś, po co bym chciała sięgać. Ale też tutaj bardzo dużo substancji pielęgnujących. Właśnie są te substancje, takie analogi z silikonów, tryglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego jako coś, co wzmacnia barierę hydrolipidową. Olej ze słodkich migdałów, masło shea. Mam wrażenie, że tutaj ten skład jest troszeczkę bardziej bogaty, czyli to jest takie bardziej jakby zrobione dla osób, które mają być może bardziej odwodnioną cerę, być może suchą, bo mam wrażenie, że to jest troszeczkę bardziej bogate tutaj w składzie. Tamta wersja matująca ma być taka nieobciążająca. Przejdźmy może do kosmetyków, do włosów, bo to jest coś, co sądzę, że też wiele z Was intryguje i troszeczkę się wypowiem też na temat tych kosmetyków do włosów, które mam. O, podoba mi się to, że tu są też jakieś produkty, takie miniaturki. Otworzę sobie i już do Was wracam. Ok, więc tak, jeżeli chodzi o ten Galaxy Kerose Travel Pack, to są kosmetyki, które mają być do włosów kręconych. No, więc będziemy patrzeć tam, który kosmetyk, jak mi tam odpowiada skład, ale jeżeli chodzi o tak, kołosz, odżywka do mycia skóry głowy, to jest właśnie to, co ja mam i bardzo ciekawy kosmetyk. Będę Wam więcej opowiadała za chwilkę. Żel do zestylizacji fal i loków. Nie jest to kosmetyk naturalny, więc osobiście dla mnie na nie, ale to już zależy, jak Wy tam na to patrzycie. Aktywator skrętu bez spłukiwania. Nie jest to substancja biodegradowalna i cetrimonium chloride również nie, więc dla mnie odpada. Niemniej tak bardzo mi się podoba, że producenci tych kosmetyków takich, wiecie, naturalnych, tych w trendzie, tych takich topowych kosmetyków, że wyszli w tym sezonie z produktami w miniaturce. Ok, więc pierwsze co, helatujący szampon enzymatyczny do skóry głowy. Jest to szampon, który posiadam, więc jak się możecie domyślać, będzie miał ok skład. O, tutaj mamy, jak ładnie te składniki są tutaj wyszczególnione. On jest oparty o taką dość silną substancję myjącą, ale to ma być szampon faktycznie mocno oczyszczający. Dodatkowo tutaj mamy dodatek tej papainy, ale wiecie co? Według informacji, które mam, to papaina wchodzi w reakcję z wodą i ona po prostu zaczyna być nieaktywna po jakimś czasie kontakcie właśnie tym z wodą, a papaina, gdyby była aktywna, to ona by złuszczała nam nie tylko komórki na skórze głowy, ale też komórki, uszkadzałaby keratynę, która jest we włosie. Stąd właśnie papaina, taka wiecie, czysta w formie proszkowej czy tłuszczowej, że ona nie jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o stosowanie na skórę głowy, bo mogłaby też w jakiś sposób działać na włosy niezbyt dobrze, ale właśnie przez to, że ona jest połączona z wodą, to tutaj nam złuszczająco działa coś innego. Co nam tutaj może działać złuszczająco? Sądzę, że właśnie olejek z cytryny, może kwas mlekowy, zależy tutaj od stężenia, jaki jest, to nam może przede wszystkim też działać złuszczająco. Słyszałam też o czymś takim gdzieś, że podobno jest jakaś substancja, która sprawia, że jeżeli jest dodatek wody i papainy, to że to nie wchodzi w tą interakcję i że to się jednak nie dezaktywuje. Natomiast nie uzyskałam odpowiedzi, jaka to jest substancja i na jakim mechanizmie ona działa. Ja bym się chętnie dowiedziała, co to jest za substancja i czy ona tutaj w składzie jest, więc jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, bardzo proszę, zostawcie mi informację w komentarzu, bo chętnie zgłębiłabym ten temat, natomiast nie umiem więcej na ten temat nic powiedzieć, więc ja osobiście stwierdziłam, że ta papaina raczej nie jest tutaj niczym, co mogłoby moim włosom zaszkodzić, także odważyłam się na przetestowanie tego właśnie szamponu helatującego i bardzo go lubię, bo on daje niesamowicie silne uczucie oczyszczenia i też daje takie, że on ma też właściwości troszkę złuszczające, to właśnie mam zamiast peelingu skóry głowy, to ja robię sobie ten szampon tak raz na 2 tygodnie i wtedy mam nie dość, że te włosy naprawdę dobrze oczyszczone, one są aż takie skrzypiące, kiedy się go używa, ale potem jak się zastosuje jakąś odżywkę, to widać działanie tej odżywki, bo właśnie te włosy są oczyszczone i wszystko fajnie w siebie wchłaniają, ale jednocześnie nie jest tak, żebym czuła jakiś dyskomfort, jakieś sędzenie skóry głowy, albo żeby włosy były jakieś spuszone, niefajnie wyglądające. Nie, to jest właśnie takie mega dogłębne oczyszczenie skóry głowy, też złuszczenie i właśnie oczyszczenie tych włosów z tego, co mogłoby się na nich nadbudować. Fajny szampon i zostaje na nim na dłużej. Maska do olejowania włosów wysokoporowatych. I co my tutaj mamy? Jest tutaj dodatek substancji, która nie jest biodegradowalna, jedna i druga, więc ja osobiście nie będę po to sięgać, ale widzę, że ma być to takie, nie jest to takie typowo masełkowe, typowo olejowe, jak się spodziewałam, że może być. Jest tutaj olej z winogron, olej ze słodkich migdałów, także ma tutaj też co działać, olej jojoba, więc są oleje z różnymi tam rodzajami kwasów tłuszczowych, więc to będzie miało tutaj też na pewno skuteczne działanie. Ale w ogóle, czy tutaj my mamy jakieś substancje humektantowe? Czekajcie, bo tak, mamy emolienty. Tak, czyli to jest taka typowo emolientowa maska do włosów. Okej, typowo emolientowa, przy czym ona ma być tutaj, procent wskazuje, do olejowania, ale nie jest to jednocześnie czymś bardzo tłustym, przynajmniej to, co widzę po składzie, bo jednak jest to oparte o wodę i są emulgatory. No ciekawe, nie powiem, na pewno ciekawe rozwiązanie, niebanalne, także intrygujące. Stars from the Stars Baby Hair Planet, stymulująca wcierka, normalizująca do skóry głowy. Też jest to coś, co mnie troszkę zaintrygowało, bo wcierki zawsze mnie intrygują. Natomiast szukam raczej czegoś, co ma działanie bardziej nawilżające i kojące skórę głowy niż normalizujące. Ale co my tu mamy w składzie? Niacynamid, substancja regulująca pracę grup czołów łojowych, długotrwale stosowana, też sprawia, że nasza skóra sama z siebie jest lepiej nawilżona. Woda lawendowa, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt ze skrzypu, ekstrakt z humulus lupulus, uwielbiam tę nazwę, z chmielu, humulus lupulus, uwielbiam. Więc uważam, że to rzeczywiście, jeżeli chodzi o wzmacnianie cebulek włosowych, hamowanie wypadania, pobudzanie wzrostu włosów, tak, ma tutaj co działać, ma też tutaj co działać regulująco na pracę grup czołów łojowych. Woda lawendowa, ona poza tymi właściwościami normalizującymi też ma właściwości łagodzące, więc pytanie, być może by się to na takiej mojej suchej skórze głowy mogło spisać, kto wie, dajcie znać, czy chciałybyście, żebym to wypróbowała, ale nie powiem, jest to intrygujące. Serum na końcówki bezsilikonowe, więc zobaczmy, co tutaj jest. I tak, substancja analog silikonu, olej z pestek brzoskwini, olej arganowy, olej awokado, olej z orzechów. No ciekawe, na pewno tutaj będzie ten kosmetyk działał nie tylko tak zabezpieczająco na końcówki włosów, ale też w jakiś sposób odżywczo, więc to jest dla mnie intrygujące. Aktualnie mam mnóstwo w swoich zapasach produktów do zabezpieczania końcówek, więc muszę je zużyć. Nie przewiduję testowania nowych, ale ten skład mi się podoba i gdybym szukała czegoś, być może bym się zdecydowała, bo faktycznie skład jest w 100% naturalny. Cosmic Volume szampon oczyszczający do skóry głowy. Na niego też patrzyłam, kiedy się szukałam właśnie takiego szamponu do stosowania raz na 2 tygodnie i myślałam nad nim czy nad helatującym i postawiłam na ten helatujący w myśl tego, że chcę mieć taki kosmetyk typowo oczyszczający i że to tak od razu może zrobić peeling skóry głowy, to postawiłam, ok, to kupuję jego, ale nie powiem, ten też mnie zaintrygował, zwłaszcza, że jest mowa o volume, a u mnie, że mam włosy cienkie, to volume zawsze na plus, żeby trochę zamaskować no, te cienizny. I tak, też jest oparty o silną substancję myjącą, także będzie dobrze oczyszczał. A potem są te delikatniejsze, czyli troszeczkę właśnie ma być to takie wyważone, te właściwości myjące, żeby nie być zbyt mocnym. Jest gliceryna, żeby działać nawilżająco i troszkę zmniejszać ten potencjał oczyszczająco-drażniący, tak to nazwijmy. Są tutaj proteiny i to ma też dodawać właśnie objętości. Ekstrakt z... Co to jest Moonstone? Kamień... kamień księżycowy? To co to może być? Czy jakaś roślinka ma taką nazwę? Co to może być? Gdzie to jest? Szampon oczyszczający do skóry głowy z linii Stars from the Stars zawiera kamień księżycowy. No powiem wam, jest to ciekawe, intrygujące, co to jest. Jest też dodatek soku z aloesu, więc działanie nawilżające. No bardzo też ładny skład, mogłabym wypróbować i właśnie zdecydowałam się na inną opcję, ale też bardzo mi się podobał. Galaxy Kosh, odżywka do mycia z góry głowy. Słuchajcie dziewczyny, jakiego ja dostałam pypcia na punkcie tego kosmetyku. Ja go używałam, aż zużyłam 3 opakowania. Tylko że on jest, zobaczcie sobie same, on jest jak odżywka. To nawet nie jest mleczko do mycia włosów, tylko to jest po prostu jak odżywka. Jak to wydobywacie z opakowania, to jest jak odżywka. I zobaczcie, nawet ta formulacja tutaj widać, że ona taka jest troszkę przypominająca odżywki. No fakt faktem mamy tutaj substancję myjącą i zetjonian, więc to nam tu odpowiada za to, że ten kosmetyk pomimo tej odżywkowej formulacji, on faktycznie ma właściwości myjące i nie mogę powiedzieć nic złego, bo jeżeli chodzi o mycie, faktycznie to oczyszcza skórę głowy. Nie mam takiego efektu oblepienia tych włosów, że wygląda to tłusto czy coś. Przynajmniej na początku jak używałam. Ponieważ ja kupiłam ten produkt i mam problem z suchą skórą głowy, zużyłam pierwsze opakowanie, wiecie, tak po prostu cały czas używam tylko tego, raz na 2 tygodnie przeplatając tamtym szamponem helatującym. OMG, po prostu moje włosy to pokochały, skóra głowy się uspokoiła, zmierzyłam wartość pH, słuchajcie, wszystko super, no wszystko super dopracowane, fantastikowe. Zużyłam pierwsze opakowanie, skóra głowy była nawilżona, włosy były super dobrze oczyszczone, nic nie było obciążone, było fajnie. Kupiłam od razu, bo była promocja, więc 2 kolejne opakowania i już przy drugim opakowaniu, ale tak pod koniec stosowania, miałam takie wrażenie, że te włosy są już takie trochę obciążone i oblepione. I teraz, kiedy mam 3. opakowanie jako już takie do używania cały czas, nie, już moje włosy są tak wysycone tymi substancjami nawilżającymi, pielęgnującymi, że już po prostu jakbym tylko jego używała, to bym miała włosy po prostu takie, wiecie, bez objętości, więc jeżeli Wy na przykład macie inne włosy, kiedyś takie miałam, spaliłam sobie farbowaniem włosów i te włosy nie było, niczym nie dało się ich dociążyć, wygładzić, po prostu puszyły się po wszystkim, to byłby taki kosmetyk, który takim osobom mogłabym polecić. Jeżeli Wam nie zależy na tej objętości, bo te włosy się puszą, tylko nie macie czym wygładzić tych włosów, to jest wtedy super, bo to faktycznie długotrwale nawilża. I no właśnie, nawet to przeplatanie i stosowanie częściej tego szamponu helatującego jako czegoś, co ma zrównoważyć i oczyścić tą skórę głowy, przestało w pewnym momencie dawać efekt, dawać rezultat, więc widzę, że niestety, o ile moja skóra głowy ma się super po tym szamponie, bo mnie nic nie swędzi, nie mam jakiegoś uczucia dyskomfortu, właśnie jest super dla skóry głowy, ale u mnie skóra głowy ma inne potrzeby, a włosy mają inne potrzeby i weź tu im dochódź. I to jest u mnie problem. Więc w tym momencie muszę zrobić sobie od tego szamponu przerwę. Będę sobie używać troszeczkę innych, a za jakiś czas, jak mi się to wszystko jakoś unormuje i będę czuła, że moje włosy znowu potrzebują takiego mocnego nawilżenia, może jakoś na jesień, tak może być na zimę, to wtedy pewnie sobie do niego wrócę. Bardzo żałuję, że nie udało się, żeby ten kosmetyk był u mnie takim, wiecie, podstawowym szamponem, do którego mogę cały czas wracać, który mogę sobie używać non-stop, bo ja bardzo cenię sobie tego typu właśnie kosmetyki i zwłaszcza jeżeli chodzi o szampon, u mnie prywatnie, w mojej rutynie pielęgnacyjnej to jest taki gwóźdź, wokół którego wszystko krąży. Jak będę miała szampon, który moim włosom nie odpowiada, to chociażbym nie wiem, jakie odżywki zastosowała i nie wiem, jaką pielęgnację, zawsze te włosy będą wyglądać źle. A jak użyjesz szampon, który jest super, to czasem jakaś tam odżywka, która nie bardzo, ona i tak się po prostu obroni. Więc u mnie szampon to jest takie clue, to musi być super i kurczę, no było pięknie, ale jednak to nie może być kosmetyk dla mnie osobiście do stosowania non-stop. Ale gdyby nie to, to ja bym cały czas się go trzymała, bo dopracowany jest super. U mnie pielęgnacja jest taka, że po prostu jest szampon takim clue, wokół którego pielęgnacja włosów krąży. Jeżeli szampon, który używam, będzie dla mnie źle dopasowany, to chociażbym nie wiem, jaką zastosowała odżywkę, maskę, i tak te włosy będą źle wyglądać. Jak szampon będzie dobrze dopasowany, to czasami nawet jakieś przeproteinowanie, przehumektantowanie jakoś wybronię, ale szampon musi być dobrze. Takie moje włosy mają już od bardzo, bardzo dawna, dlatego lubię mieć taki jeden szampon, którego się trzymam i ewentualnie coś sobie dodatkowo sprawdzam, ale taki, do którego mogę zawsze wrócić. Szkoda, że ten się u mnie nie spisał, bo dopracowany jest miodzio, ale po prostu nie do potrzeb moich włosów. Odżywka do włosów emolientowa. Tak. I to, co właśnie, jeżeli chodzi o Stars From the Stars, co już zapoznając się z marką, szukając tych ich kosmetyków na półce w Rossmanie, zauważyłam, że oni dodają behentrimonium i cetrimonium chloride do tych swoich odżywek. I to właśnie z racji tego, że to nie są substancje do końca biodegradowalne, to ja wolę tego jednak nie stosować, nie sięgać, nie promować, ale jeżeli ktoś nie ma z tym problemu, no to nie można powiedzieć, żeby ta odżywka nie była skuteczna. Jest fajnie zrobiona, rzeczywiście oparta jest o te emolienty, więc to będzie na pewno działało skutecznie, tylko tu chodzi bardziej o taką ideę, że ja u mnie na kanale, że mam być naturalnie, no to wiadomo, takie niebiodegradowalne związki, no nie chciałabym, ale tutaj też jakby marka nie szczyci się, że oni muszą być naturalni, jeżeli dobrze kojarzę, no przynajmniej tak też, no mówią, że widzicie, produkt zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Ja się z tym totalnie zgadzam, natomiast no ja osobiście, prywatnie lubię, tak wiecie, tak. No jest tyle kosmetyków na rynku, że mogę sobie tak powybrzydzać. Odżywka humektantowa. Fajnie, że idą w tę stronę emolienty, humektanty, proteiny. Można sobie w ten sposób dobrać pielęgnację. Tak, każda z nas lubi, bo kiedy potrzebujemy emolientów, sięgamy po emolienty, kiedy humektanty, to po humektanty, kiedy proteiny, to po proteiny. Jest tu pantenol jako substancja nawilżająca, jest sok z aloesu. Tutaj różnego rodzaju cukry, które też mają mieć właściwości nawilżające, więc rzeczywiście jest to dopracowane. Tylko właśnie ten C-trimonium chloride i B-trimonium chloride. Kurczę, gdyby tak częściej producenci mogli z tego rezygnować, byłoby super, bo dużo jest właśnie odżywek i masek do włosów, które ja wykluczam tylko ze względu na to, że właśnie te substancje są gdzieś. No ale no, tak bywa. Proteinowa odżywka. I co my tutaj mamy? I zobaczcie, i mamy tutaj aminokwasy różnego rodzaju. Treonina, seryna, proteiny ryżowe. W ogóle aminokwasy są też o tyle super, że na skórę głowy one świetnie działają, wzmacniająco na cebulki włosów. Nie wiem, czy ten produkt można stosować na skórę głowy, nie tylko na włosy. Czy tutaj jest coś napisane? Tak na szybko, jak sobie sprawdzam, to nałóż odżywkę na zwilżone włosy od połowy ich długości w dół. Okej, więc no, to jest raczej produkt taki, że nie na skórę głowy, ale czasami właśnie chciałabym o tym wspomnieć, że aminokwasy zdarza się, że są obecne w jakichś wcierkach czy produktach do stosowania na skórę głowy, bo mają super właściwości wzmacniające cebulki włosów. Żel do stylizacji fal i loków, czyli kosmetyk, który już był w tych miniaturkach i tutaj Wam właśnie wspominałam, to nie są substancje naturalne, więc też nie jest to coś, po co bym sięgnęła, ale faktycznie one są odpowiedzialne za to, że skręt jest taki, że się długo utrzymuje, więc jeżeli Wam no, nie zależy tak bardzo na tej naturalności, a chcecie mieć coś, co ładnie ten skręt będzie trzymało, to być może będzie to coś, co Was zainteresuje. Aktywator skrętu bez spłukiwania i to mnie też mega zaintrygowało, kiedy sprawdzałam ofertę Stars From the Stars, ale no to wykluczyło, bo mam trochę problem z tym, że aktywatorów skrętu tak w dobrej cenie jest dość mało dostępnych na rynku w przystępnych cenach o naturalnym składzie, więc nie powiem, aktywatorów skrętu szukam cały czas. I na sam koniec jeszcze kosmetyki do ciała. Zobaczcie, jest ta wersja też mini, ale do niej sobie przejdziemy na samym końcu, bo wszystko, co jest tu mini, no to jest właśnie też w tych pełnowymiarowych opakowaniach. Moonbeam, regenerująca nocna maska do ciała. I to było coś, co ja Wam mówiłam w filmie o Rossmanie. Film o Rossmanie macie tutaj, możecie sobie sprawdzić, że to mnie zaintrygowało. Co to jest w ogóle za skład? I chyba był ok. W sensie nie byłam w stanie odczytać wszystkich surowców, które były z tyłu, bo tak było to na stronie Rossmana. I tu też widzę, że niestety skład nie jest wyszczególniony. Szkoda, bo to mnie zaintrygowało i zapomniałam, żeby w Rossmanie sprawdzić ten skład. Wydawał mi się ok, ale będę jeszcze musiała to sobie sprawdzić, ale wydaje mi się to dość ciekawe. Rozświetlający olejek do ciała z drobinami i to może być też coś ciekawego. I to jest typowo olejowa konsystencja, bo mamy tutaj właśnie olej z pestek brzoskwini, słodkie migdały, olej awokado, silnie odżywczy, olej z orzechów, silika, czyli to ma być właśnie te drobinki, które będą troszeczkę działać rozświetlająco i żeby tak trochę nadać takiego, wiecie, trochę żeby się to dobrze wchłaniało, nie było takiej tłustości. Makadamia, no bardzo dużo widzę, że tutaj jest substancji olejowych, więc typowo olejowe i właśnie jakieś tam mika i drobinki rozświetlające. Jest dla mnie intrygujące, ciekawa jestem, jakby to wyglądało na skórze. Lubię zwłaszcza latem takie rozświetlające formulacje, jeżeli miałyście, no to dajcie mi w komentarzach znać, czy to jest taki mocny efekt rozświetlenia, bo aktualnie mam balsam do ciała z drobinkami, ale akurat on daje takie bardzo zachowawcze to rozświetlenie, więc nie powiem, no chciałabym takie coś, wiecie, to jest takie z przytupem, więc może to będzie taki kosmetyk, który by mnie zaintrygował. Balsam do ciała odżywczo rozświetlający. No i czy tutaj mamy skład? Mamy skład. I tutaj wszystko jest ładnie, wszystko jest wzorowe, podoba mi się to. Mamy właśnie pierwsze co tą substancję analog silikonu, więc będzie taki efekt gładkości skóry, podejrzewam. No ale też działanie długotrwale odżywcze, bo jest olej ze słodkich migdałów, masło shea, mamy ten ekstrakt z tego kamienia. Chcę cały czas mówić kamienia filozoficznego, przepraszam, nasłuchałam się jakichś teorii spiskowych ostatnio o Harrym Potterze i mam cały czas kamień filozoficzny w głowie. Kamień księżycowy, olej słonecznikowy, więc ma tutaj faktycznie co działać i tak tu w tym momencie, kiedy nakładamy okluzyjnie, ale też bardziej długotrwale przy systematycznym stosowaniu. I właśnie jeżeli chodzi o tą kosmetyczkę, to wszystkie te trzy produkty znajdziemy tutaj. O, to tutaj będzie pewnie ten... Nie. Tutaj jest, słuchajcie, jest ten balsam do ciała, który sprawdziłyśmy, olejek, ale jest też żel do ciała z drobinkami i tego nie było w tej serii kosmetyków do ciała. Tylko jest maska regenerująca, czyli tutaj jest jakby dodatkowy kosmetyk, którego nie ma na stronie internetowej. No to jest intrygujące. To sprawdźmy jeszcze ten skład tego żelu do ciała z drobinkami. Bardzo delikatna substancja myjąca, jako pierwsza substancja myjąca. Potem mamy... silniej oczyszczającą substancję, ale podejrzewam, że ona tu jest bardziej, żeby poprawić pienienie. Betaina kokabidopropylowa. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że żaden szampon, który omawiałyśmy, nie miał betainy kokabidopropylowej, a zdarza się, że niektóre osoby obserwują po tym jakieś podrażnienie, swędzenie. U mnie na kanale, przypominam, że macie też pełny, u mnie na blogu macie pełny spis szamponów pozbawionych betainy kokabidopropylowej i właśnie aktualizowałam sobie tą zakładkę tam i wspominałam o szamponach Stars From the Stars, także sprawdźcie sobie, jeżeli szukacie szamponów bez tej betainy, ale nie jest to nic złego, to jest substancja, która jest bardzo delikatnie oczyszczająca, ja jej na przykład nie wykluczam, wspominam, bo wiem, że niektóre osoby mają na to uczulenie, także powiem Wam, że no też ciekawy ten żel do mycia ciała jeszcze z drobinkami, ciekawe czy te drobinki by zostały, gdyby ten żel był dostępny w większym opakowaniu, chciałabym go wypróbować. I to na tyle, jeżeli chodzi o Stars From the Stars. Przyznaję, że wiele z tych kosmetyków jest dla mnie bardzo intrygujących i chętnie zapoznam się z nimi. Jeżeli i Wy coś Was zainteresowało, dajcie koniecznie znać co, to bym chciała wypróbować w pierwszej kolejności, żeby Wam o tym opowiedzieć. A jeżeli miałyście coś ze Stars From the Stars, to dajcie znać, co najbardziej przypadło Wam do gustu. Też wezmę to sobie pod uwagę, robiąc zakupy do swojej pielęgnacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, jakiej kolejną firmę mam wziąć na tapet, o czym jeszcze chciałbyście posłuchać, jakie składy przeanalizować, a jeżeli był film dla Was pomocny, no to łapka w górę i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!